Witam bardzo serdecznie. Jestem WKTSS Job i mamy kolejną bitwę. Dzisiaj zagram krążownikiem Kolberg. Jest to bardzo ciekawy statek. Zresztą zobaczymy, jak pójdzie bitwa. Całkiem ciekawe się zapowiada. Standardowo baza A, baza B i my są lotniskowce. Siły takie, czwórki, trójki wyrównane. No cóż. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Ojom, samolot złości. Jest to prześwietny krążownik, bo on ma strasznie dużo działu. Jego olbrzymią zaletą jest duża. Znaczy może nie aż tak wielka siła ognia, ponieważ obrażenia, jakie zadaje, nie są jakieś mega olbrzymie. Ale jego olbrzymią zaletą jest to, że ma tych dział dużo i bardzo szybko one się przeładowują. A to jest bardzo ważna rzecz. No zobaczymy, ja to samotnym wilkiem nie jestem, dlatego raczej staram się udać tam, gdzie jest nas troszeczkę więcej. Bo jakbym popłynął tam sam, to by mnie rozstrzelali po prostu. A tutaj w większej ilości statków może nie zwrócę na siebie aż tak wielkiej uwagi i jakoś to wszystko będzie w miarę dobrze. Na początku zaczniemy zapalającymi. Potem ewentualnie w zależności jak na pancernika trafimy, to przestawimy na przeciwpancerne. Zwolnijmy troszkę. Nie spieszy się nam. Jeszcze nie mamy wykrytych celów. Bardzo szybko te działa, jak widzicie, się ustawiają, obracają, więc no, jest to bardzo fajny krążownik, naprawdę można fajnie nim pograć. Coś mamy? Czy nie? Obrony przeciwlotniczej to. Obrony przeciwlotniczej to prawie nie ma, że się tak wyrażę. Gdzieś tu ma ten nieprzyjaciela. Gdzieś tu. No, coś czuję, że wszyscy chyba się zabukowali wokół własnej bazy i czekają na ruch przeciwnika, z tego to tak wygląda wszystko. Jest to krążownik tieru trzeciego, nie posiadający jeszcze torped, jednak nie wiem, czy to niedogodność, czy wręcz zaleta, ale na pewno to wszystko rekompensuje duża ilość dział na pokładzie. Na razie widzimy tylko samoloty. Troszeczkę może przyspieszę, żeby tak nie zostać samemu w tyle, żeby w jakiś sposób nie skupić na sobie uwagi przeciwnika. Tam już się zaczęli tłuc. Więc dobrze byłoby się w jakimś stopniu tam ustawić. Mamy niszczyciel, mamy krążownik. Jednak jeszcze z tego, co wydaje mi się, nie mam zasięgu. Mam 11 km, ale tu już może będzie coś lepiej. Niekoniecznie. Właśnie minusem tego okrętu jest właśnie zasięg. Ma ledwie 11 km.
zanim zacznie strzelać, to musi jednak być odległość. No tu już weźmy chyba. Mogli, tam na pewno nie, za daleko. Ale tu. Ale się schował za wyspą. Skubaniutki. Do tego jeszcze mamy daleko. Za tym on ucieka. Tu cię mam. Dobra. Także możemy sobie strzelić. Raz. Tamten już wypadł z gry. Oczywiście patrzę, nie trafiłem, bo żadnych obrażeń nie zadałem. To nic. Patrzcie, znowu nie trafiłem. No jasne. Ale za to niszczyciel mnie trafi. Alarm pożarowy! To nie jest dobre. Kapitanie, problem rozwiązany. To panu już podziękujemy. Tam jest ich więcej, więc popłyniemy tam, gdzie jest więcej naszych, żeby się tutaj troszeczkę poszczerać z nimi. On jest bardzo szybko strzelny. Może te jego pociski nie zadają mega dużych obrażeń, ale bardzo, ale to bardzo często można nimi strzelać. Jak widzicie. No tak, to teraz ten niszczyciel tutaj jeszcze mam. Orkestra. Ale chyba już zatonął w końcu. Czas najwyższy był na niego. A jak na razie tylko ubili nam lotniskowiec, nic więcej. Tamten pancernik Dassault, w którym też mi się całkiem fajnie grało, bo jedną bitwę rozegrałem. Ucieka nam tutaj, więc my go spróbujemy rozstrzelać tak jak tamtego. Żeby on nas nie rozstrzelał. Pokaż się. A on jest za tamtą górką. A my do niego sami popłyniemy. O, zaraz się.
przyjaciel jest tam schowany. Będzie też by próbował skafować naszą bazę. Jak znam życie. Źle robię, że tak cały czas się skupiam tylko na jednym celu, nie patrzę bliżej dookoła, ale wiem, że za bardzo nic nam nie grozi. Mamy ogromną przewagę. O, strzelił do mnie raz, może do końca zapotnie. Tak jest. Poszły oba. Więc teraz musimy się udać tam i postrzelać z tym Wyoming. Wydaje. Czy spróbować nie, on przejmuje bazę, to trzeba tam wracać. Oni się tam wszyscy kurde skupili, pozostali. Trzeba to... Nie wiem, żeby na te torpedy się nie wbić. Dobrze, stracimy zasięg. Są następne, ale raczej nie powinienem się na nie natknąć. Proszę bardzo. Jak torpedy przed nami! Torpedy od dziobu! Ale fart. Torpedy od sterburdy. Torpedy
No niestety. Ale bitwa się jeszcze nie skończyła. Troszeczkę się zaaferowałem tym tutaj pancernikiem, ale i tak się zakończyła naszym zwycięstwem. Także w sumie elegancko. To jeszcze mogę wam pokazać, jak to wyszło. Zarobiłem 54 tysiące kasy, 84 expa. Uszkodzeń wydałem na 14 tysięcy prawie. Na tle drużyny, moi drodzy, to tak średnio. No ale to jest właśnie, fajnie się gra tym pancernikiem, widzieliście. Tylko trzeba trochę lepiej celować, mi to nie wychodziło, za bardzo się skupiałem na tym i że tak nie do końca trafiałem, ale generalnie bitwa wygrana, ja jestem zadowolony. Dzięki serdeczne za poświęcony czas i zapraszam do następnego spotkania. Trzymajcie się, hej!